Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja przy moich eksponatach i mój mąż za kamerą. Ponieważ ja jestem tutaj z Byczyny, z województwa Trasopolskiego, ale z tej strony Prosny, a mój mąż jest z drugiej strony Prosny, czyli z Wielkopolski, a ja ze Śląska, rozpoczynamy cykl programów o strojach ludowych, czyli ubiorach odświętnych po obu stronach Prosny. Zaczniemy, żeby było trudniej, od mojego ukochanego stroju opolskiego, a później przejdziemy do stroju, który był po drugiej stronie, czyli Wielkopolska. Myśmy byli Ślązaki, jesteśmy Ślązaki, a tam byli Poloki z naszej strony. Oczywiście zachęcam do dyskusji, będziemy o tym rozmawiać, jak to było, może będą jakieś wspomnienia, może będziemy mieli jakieś zdjęcia. Wszystko to ubierzemy w jeden wspaniały produkt lokalny, nasze stroje ludowe. Najpierw było się po naszej stronie, po śląskiej stronie, bajtlem. I bajtel się nie stroił, żeby nie rzucić na takie dziecko, bajtel to dziecko, żeby nie rzucić na takie dziecko uroku. Potem się było panną, czyli frelką. I u nas właśnie tutaj na Opolszczyźnie obowiązywały dwa stroje, czyli ubiory odświętne. Bardziej opolski i związany z miastem i okolicami Opola i rozwarski, bytomski, który też u nas po naszej stronie, a szczególnie aż do Byczyny funkcjonował. Najpierw gdzieś się panną, później mężatką. O mężatkach opowiemy w następnym odcinku. Panna Opolanka miała na głowie koronę. Normalnie koronę nosi kto? Królowa. Właśnie. Mój mąż jest wyszkolony, mimo że jest zaprosny. Królowa. Na Śląsku kobieta zarządzała rodziną. Więc to była królowa, stąd korona. Nie ze złota, nie z diamentami, tylko kwietna. Koronę robiła sobie sama panna i ta jedna korona musiała starczyć na całe życie panieńskie. Później jeszcze mamy oplecek, bo na około pleców. Oplecek był różnych kolorów, zależało to od parafii. Każda parafia się umawiała, często zależało to od patrona danej parafii. Bardzo ważne są tutaj te szlajfki. Na serce przyszywało się szlajfkę od chłopaka, który starał się o rękę panny. Jak panna wybrała zalotnika, który ją obdarował szlajfką, żeby wszyscy wiedzieli, to tutaj właśnie tą szlajfkę się naszywało. Tutaj mamy kabotek. Kabotek im szerszy rękaw, tym piękniejszy. Za pasem tu mamy pas. Za pasem mamy zapaskę. Pod spodem mamy kieckę, a pod kiecką mamy spódnicę. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli coś jest na wierzchu, to jest spódnicą. W folklorze jest to niemożliwe. Folklor jest logiczny. I to jest bardziej Opolanka i okolice Opola, ale strój śląski, nasz, po naszej stronie Prosny. Drugi rodzaj stroju panny to jest strój bytomski, rozwarski, też jest korona, ale troszeczkę inna. Zwróćcie Państwo uwagę, ta jest symetryczna, nie ma tego czerwonego kwiatka tutaj jako centralny punkt. Ten czerwony kwiat to jest korona albo galanda właśnie rozwarska i ten czerwony kwiat odczyniał złe uroki z głowy, myśmy mówili z głowy dziewczyny. I tutaj z tymi szlajfkami też była piękna zabawa. Pierwszą szlajfkę w tych regionach, gdzie ten strój obowiązywał, dostawało się od mamy. I mama mówiła, no słuchajcie synkowie, czyli słuchajcie chłopcy, moja córka jest panną na wydaniu, ja pozwalam się do niej zalecać. I też kawalerowie dawali po kolei jedna szlajfka od chłopaka, druga szlajfka od chłopaka i trzecia od tego, który został wybrany na serce, ale to już jest wierzchem. Oplecek na około pleców, wierzchem na wierzchu. Wierzchem zawsze był w kolorze patrona danej parafii. Tutaj mamy akurat z parafii, która była pod wezwaniem Najświętszego Serca Chrystusowego. Dlatego czerwona, bo serce wiadomo czerwone. Za pasem zapaska malowana w kwiaty, które rosną w danej parafii. Jeżeli dziewczyna sobie sama namaluje te kwiaty,
no to się nigdy nie zestarzeje. Jak ktoś jej namaluje, to niestety, drogie panie, ale potem starość ją nie ominie. Korale. Tutaj mamy czerwone korale, które odczyniały złe uroki z serca. Tu mamy bursztyny, bo przez właśnie wytrzynę, przez opłaszczyznę zresztą przechodził szlak bursztynowy. A już w niektórych regionach, tam gdzie nie było szlaku bursztynowego, właśnie te czerwone korale. I to jest największa magia w strojach ludowych. Kabotek, tutaj mamy z piękną kryzą, no tu jest stujeczka. To jest też ogromna różnica. Natomiast tu te rękawy, im szersze, im bardziej bufiaste, tym lepiej. Tutaj mamy oczywiście kieckę i pod spodem spódnicę. Panny nigdy nie nosiły butów. Buty zawsze były dopiero pierwsze szyte do ślubu. Panna zawsze chodziła na boso. Gdy szły Ślązaczki od naszej strony Prosny, to wyglądały jak kwiaty. Wszystko było wiadomo, skąd i kim jestem. Tu strój nam mówił, jestem ze Śląska i jestem panną, bo w całym świecie chrześcijańskim panny i tylko panny nosiły na głowie wianek. Mężatka nosiła czepiec, ale o stroju mężatek z regionu śląskiego opowiemy w następnym odcinku.